Chciałeś mnie wybić z rytmu. Uwielbiam Jordana. Boże, błogosław Jordanowi. Od drugiego już. Od drugiego? Na drugie. no. Na drugie. Mam Andrzej. <grym> Dobra. Ja, na pierwsze masz Andrzej. <grym> Uwaga. No Teraz jeszcze mi przeszkadzają. Dobra. Czy wiesz, że o ciekawym tytule tylko mężczyzna i tylko celibat. Ha, witajcie, szczęść Boże. Słuchajcie, dziś ostatni z odcinków o sakramencie kapłaństwa. Mam nadzieję, że Was przez ostatnie kilka odcinków nie zanudziłem, bo Jordan jeszcze nie śpi, jak to nagrywa, a to już jest dobrze. Dziś jednak odpowiem Wam o kapłaństwie, takie rzeczy, które się nie pojawiły wcześniej, po to, żeby zakończyć już ten temat, żebyście po prostu mieli dosłownie kapłaństwo w pigułce. Przypominam, że sakrament święceń kapłańskich może otrzymać tylko mężczyzna, który jest ochrzczony, czyli należy do wspólnoty kościoła. I wiem, że za chwilę pojawią się komentarze o dyskryminacji kobiet i pytania, dlaczego kobietom zabrania się być księżmi, ale powiem Wam wprost. Jeśli macie takie pretensje, proszę kierować je do pana Jezusa. On wybrał grono apostołów, w tym 12 mężczyzn. I potem apostołowie kontynuowali to, także wyznaczając mężczyzn na swoich następców. Praktyka, gdzie wybierani byli mężczyźni, była już od czasów Jezusa Chrystusa aż do dnia dzisiejszego. Co ciekawe, tylko w niektórych kościołach protestanckich odstąpiono od tej zasady i nie mnie to oceniać, czy wyszło im to na dobre, czy na złe. Okej. Okay. Druga rzecz, o którą pewnie wiecie, ale chciałbym Wam to przypomnieć, pamiętajcie, że święcenie kapłańskie może udzielać tylko i wyłącznie ważnie ustanowiony i wyświęcony biskup, czyli taki, który kontynuuje sukcesję apostolską. Okej, okay. sukcesja apostolska. Jordan wie, co to jest? Nie, nie wie. Okej, okay. czyli już powiem Wam, co to jest. Sukcesja apostolska to nic innego, jak nieprzerwane, ciągłe wybieranie na nowo księży i biskupów od czasów apostolskich. Czyli wiemy, że biskup, który mi udziela święceń kapłańskich, był prawnie ustanowiony i to trwa od czasów apostołów. Jeśli by taka sukcesja apostolska została przerwana, wówczas czy to święcenia diakonatu, prezbiteratu, czy biskupuje, one są po prostu nieważne. I pewnie pamiętacie, że nikt sam z siebie nie może przyznać sobie prawa do sakramentu święceń. Pamiętajcie, że powołuje nas do tego zadania Bóg. To nie jest tak, że ja rano obudziłem się, i stwierdziłem, jednak chcę być księdzem. Nie. Jeśli ktoś czuje powołanie w swoim sercu, wówczas pokornie powinien poddać swoje pragnienie autorytetowi kościoła, który ma na celu zweryfikować powołanie kandydata. Chciałbym naprawdę podkreślić ten fakt. Sakrament święceń kapłańskich może być przyjęty tylko jako niezasłużony niczym dar. Ja jako sam ksiądz nie jestem w stanie sobie zasłużyć na ten ogromny dar, który daje nam Chrystus. I najtrudniejsze do zrozumienia, zwłaszcza dla osób niezwiązanych z kapłaństwem, jest przyjmowanie przez kapłanów celibatu. I w kościele katolickim każdy kandydat na księdza jest zobowiązany, aby celibat przestrzegał. Dziś nie chcę wchodzić ani w historię celibatu, ani z tego skąd on się wziął, być może kiedyś zrobię o tym odcinek. Dziś jednak chciałbym podkreślić: celibat w kościele katolickim jest obowiązkowy. Przyjmuje się go dobrowolnie i publicznie, czyli każdy kandydat na księdza musi sam chcieć go przyjąć i wśród wiernych wyraża swoją wolę zachowania go. Z miłości do Pana Boga i służbie drugiemu człowiekowi. Uwaga, teraz będzie trudne sformułowanie, które po prostu w tym odcinku musi wybrzmieć. Jordan już zrozumiał, czym jest sukcesja apostolska, teraz trudniejsze sformułowanie. Gotowy? Mam nadzieję, że tak. Dobra. A więc, sakrament święceń wyciska niezatarty charakter duchowy. I pod tą tajemniczą nazwą pojawia się bardzo ważna myśl. Święceń kapłańskich nie przyjmujemy jedynie na jakiś czas. A jak nam się nie chce, to już nie jesteśmy księżmi. Święcenia kapłańskie upodobniają nas do Jezusa Chrystusa i w tym momencie ksiądz jest księdzem do końca swojego życia i nie może stać się na powrót człowiekiem świeckim. Owszem, zdarzają się sytuacje, kiedy dany ksiądz zrzuca sutannę, jak się kolokwialnie mówi. Jest zwolniony wtedy z obowiązków i funkcji związanych ze święceniami. Jednak do końca życia on będzie księdzem. I nawet jeśli byłaby sytuacja, że dany ksiądz odchodzi, zrzuca sutannę, zakłada rodzinę, ale jest świadkiem wypadku śmiertelnego, gdzie ktoś poważnie ucierpiał, to on może w niebezpieczeństwie śmierci taką osobę ważnie rozgrzeszyć. I to się czasami zdarza. Jest to bardzo częsty motyw w literaturze czy w filmach. Zachęcam, żebyście go obejrzeli. I ostatnia rzecz, którą chciałbym dzisiaj Wam powiedzieć dotyczy grzechu. Pewnie zdajecie sobie sprawę, że księża są grzeszni. Nie ma księży ani biskupów, którzy są bezgrzeszni. Jesteśmy taki, takimi samymi grzesznikami jak każdy człowiek. Jeśli zdarzyłaby się sytuacja, że jakiś ksiądz jest w stanie grzechu ciężkiego, ale do, albo dopuścił się czegoś, co uważamy za karygodne, to i tak każdy sakrament, który sprawuje, jest sakramentem dla was ważnym. Ksiądz nawet najgorszy, najbardziej grzeszny, nigdy nie jest przeszkodą dla działania Chrystusa, mimo swojej grzeszności i niegodności. Mam nadzieję, że Wam troszeczkę wyjaśniłem to wszystko, co dotyczy sakramentu święceń. I mam nadzieję, że Wam się podobało. Jordanowi wyjaśniłem dwa pojęcia, to już jest dużo. Jeśli by się zrodziły jakieś pytania, napiszcie do nas na maila, zostawcie komentarz. Niech Pan Bóg Wam błogosławi. I pamiętajcie, subskrybujcie nasz kanał. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, wow. Mówiłem, że sobie przygotowałeś taki tekst mm. trudny, że teraz już plączę dzisiaj język. Ja mi się plączę język za każdym razem, A, jak Ciebie widzę. No, blog, no, na pewno, na pewno. Musimy, musimy zacząć teraz nagrywać nie o 19, tylko o 7 rano, najlepiej od 5.30. Nie no, ma sprawy, bo ja wtedy wstaję. No. Bo nie, nie jestem nie, w stanie wstać. Ja bym chciał ja musiał zobaczyć, jak wyglądasz o 5.30. Ja wstaję o 4.30. No, bo ty jesteś piękny i młode, jestem już tylko i. No dobra, jesteś młodszy ode mnie. Dobra, lecimy dalej.